Ja będę w swoim wystąpieniu kontynuował część wątków, które zostały wcześniej podniesione przez pana profesora Jaroszewicza, panią profesor Lawałową. Ja podobnie zresztą jak pan profesor Jaroszewicz jestem z wykształcenia leśnikiem, ale reprezentuję to tutaj Instytut Biologii Ssaków, który zajmuje się ssakami. Z tej perspektywy głównie będę patrzył na Puszczę Białowieską, ale mam to szczęście, że jak mówię, jestem leśnikiem, więc ta perspektywa leśna jest tutaj również bardzo, bardzo ważna. Puszcza Białowieska, jak to już zostało powiedziane, jest unikatem w skali Polski, w skali Europy i w skali świata, bo jesteśmy pewni, że nie ma takiego drugiego lasu. Tak jak powiedziała pani profesor Latałowa, ten las trwa nieprzerwanie tutaj od ostatniego zlodowacenia, więc przez ostatnie 12 tysięcy lat, podlegając oczywiście bardzo dynamicznym zmianom, ale te zmiany są wynikiem jakby przystosowania się do warunków klimatycznych przede wszystkim, ale też innych. Jak ważna, powiedzmy, czy fakt, że puszcza przetrwała, powiedzmy, wystarczy tutaj spojrzeć na ten diagram, jak zmieniała się, powiedzmy, lesistość na obszarze Europy. Ta lesistość od ostatniego zlodowacenia po ekspansji lasów, później stopniowo od okresu neolitu stopniowo się zmniejszało i o ile jeszcze około 3000 lat temu znaczne obszary Europy były pokryte lasem, to 500 lat temu praktycznie tych lasów w Europie już nie było i w większości krajów tutaj na centrum, na południe Europy jedynie kilka procent powierzchni poszczególnych krajów było pokryte lasem, a więc większość lasów została wycięta. Puszcza przetrwała, wiemy już dzięki czemu. Zawdzięczamy to przede wszystkim ochronie królów polskich, później carów rosyjskich, a puszcza była chroniona głównie dla żubra, bo Puszcza Białowieska była jednym z niewielu miejsc już w ostatnich kilkuset latach, gdzie żubry przetrwały. I szczęśliwie dzięki obecności żubra puszcza była chroniona i przetrwała do czasów obecnych. W XIX-XX wieku żubry występowały już tylko w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie, więc żubr przyczynił się do ochrony Puszczy Białowieskiej, natomiast puszcza też zapewniła ochronę i przetrwanie żubrowi do czasów praktycznie współczesnych. Wiemy, że puszcza była użytkowana przez człowieka, jednak to użytkowanie było rzeczywiście bardzo minimalne w ciągu ostatnich 2000 lat. Te wpływy rzeczywiście w niektórych obszarach być może znaczne, ale jednak nie powodowały odlesienia Puszczy Białowieskiej. Dotyczyły w zasadzie te tereny otwarte 10-15% jej powierzchni. Ja znowu podeprę się pracą doktorską pana doktora Samolika z mojego instytutu, który jakby badał te przekształcenia. Widzicie państwo, w różnych okresach te przekształcenia, ten niewykrywalny wpływ działalności człowieka dotyczył w starożytności 96% puszczy, natomiast w drugiej połowie XVIII wieku to było mniej więcej 60% puszczy, gdzie ten wpływ człowieka był niewykrywalny. Na pozostałym obszarze był on umiarkowany, bądź bardzo ograniczony, ale ten wpływ, bądź ten mocniejszy wpływ zaznaczał się na, powiedzmy, nie więcej niż 10% powierzchni puszczy. Jednak jeśli spojrzymy na ten maksymalny stopień presji antropogenicznej, taki skumulowany w drugiej połowie XVIII wieku i porównamy go z jakby szacowanym stopniem umownej naturalności lasu, uwzględniając regenerację, co widzicie państwo, że ten wpływ znika. Puszcza charakteryzuje się ogromną dynamiką i tereny, które były jakby zadawane puszczy w czasach przeszłych, rzeczywiście bardzo szybko zabliźnia. Jeśli spojrzymy na Białowieski Park Narodowy, a w zasadzie część powiększoną Białowieskiego Parku Narodowego w 1996 roku, część tego lasu to były lasy typowo gospodarcze. Po 20 latach w zasadzie niektórych fragmentów lasów gospodarczych nie poznalibyście państwo. Tak szybko te przekształcenia następują poprzez ekspansję gatunków chociażby liściastych, graba,
liby, pojawienie się martwego drewna i szereg innych procesów. Jeśli spojrzymy na stopień przekształcenia puszczy, oczywiście jest park narodowy, powiększony park narodowy, są obszary rezerwatów tutaj obwiedzione tymi czarnymi prostokątami, to powiedzmy około połowa puszczy jest chroniona przez park narodowy i rezerwaty. Pozostała część podlega zagospodarowaniu, jednak 40%, ponad 40% zagospodarowanej części puszczy to są ciągle lasy naturalne, to są drzewostany stuletnie, a więc wiemy, że ta intensywna gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej rozpoczęła się w czasie I wojny światowej i trwa do dzisiaj, jednak ciągle 40% puszczy zagospodarowana, a więc w sumie, jeśli doliczymy park narodowy i rezerwaty, około 2/3 Puszczy Białowieskiej, polskiej części Puszczy Białowieskiej, to są drzewostany dobrze zachowane, naturalne i to jest ogromna wartość, ogromny skarb Puszczy Białowieskiej. To, czym się charakteryzuje Puszcza Białowieska, to jest ogromne bogactwo gatunkowe. Poczynając od gatunków drzew tutaj rosnących, to jest 26 gatunków rosnących w puszczy, z których kilka dominuje, natomiast na takie gatunki jak sosna, świerk czy olsztan obecne w lasach Polski, ale dęby, graby, jesiony, klony, lipy, ich znaczny udział powiedzmy tutaj w strukturze drzewostanów wskazuje rzeczywiście, że jest to las zupełnie inny niż większość lasów polskich, europejskich, bogaty, o złożonej strukturze, nie tylko gatunkowej, ale też wiekowej, wielowiekowe drzewostany, wielopiętrowe. Tutaj drzewa w Puszczy Białowieskiej są większe niż gdzie indziej w Europie, bo świerki przekraczają nawet 50 metrów, dęby, ich obwód przekracza ponad 7 metrów, więc są to rzeczywiście drzewa, które wyrosły tutaj w wyniku konkurencji, naturalnej konkurencji, ale też jest to wynikiem powiedzmy bogatych gleb, mikroklimatu i specyficznych warunków, w których funkcjonuje Puszcza Białowieska. To bogactwo gatunkowe przekłada się też na ogromną złożoność interakcji między różnymi organizmami. Tutaj pokazuję Państwu taki diagram dotyczący w zasadzie kręgowców, gdzie ta sieć powiązań jest rzeczywiście ogromna. Jeśli dołożycie Państwo do tego bezkręgowce, owady, których w Puszczy Białowieskiej jest około 12 tysięcy w tej chwili zidentyfikowanych, a naukowcy szacują, że ta liczba może dochodzić nawet do 20 tysięcy, to rzeczywiście ta sieć powiązań w takich bogatych lasach jest ogromna, nieporównywalna do na przykład ubogich, jednogatunkowych, jednowiekowych drzewostanów sosnowych, które dominują w skali polskiej i nie tylko. W Puszczy Białowieskiej występują też gatunki związane ze starymi lasami, typowymi starymi, bogatymi lasami, a więc są to na przykład pilchowate, popielica, koszatka, orzesznica, rysi, który jest związany z lasami, ale on wymaga też lasów takich, w których na dnie lasu jest dużo przeszkód, krzewów, martwego drewna, dlatego że jego sposób polowania polega na tym, że on musi podkraść się do swojej ofiary bardzo blisko, na 10-15 metrów. W lesie otwartym, gdzie będzie mnóstwo sarny, ryś nie będzie w stanie polować, bo nie będzie w stanie podejść do swojej ofiary niezauważony. Dlatego w Puszczy Białowieskiej zagęszczenia rysi są o wiele wyższe niż na przykład w innych obszarach, gdzie rysie w Polsce występują, a więc w Puszczy Wyszyńskiej czy w Puszczy Augustowskiej chociażby. No jest wiele gatunków nietoperzy. Tutaj prezentuję worowca leśnego, dawniej nazywanego worowiaczkiem, który również jest związany z dziuplastymi drzewami. Puszcza Białowieska wiemy, że zajmuje około 0,7% lasów Polski. Jest to bardzo niewielki obszar i rzeczywiście ja często nie rozumiem, dlaczego leśnicy chcą ten obszar eksploatować, który nie ma tak naprawdę większego znaczenia ekonomicznego z punktu widzenia całej gospodarki leśnej, ale na tym niewielkim obszarze poniżej 1% żyje 50% polskiej populacji żubra, żyje 10% polskiej populacji rysia i żyje 100% populacji ryjówki średniej. Ryjówki, która jest w logo
mojego instytutu bardzo ciekawy gatunek. Ja mówię tutaj o ssakach, ale jest wiele gatunków owadów, które mają jedyne stanowiska w Puszczy Białowieskiej, nie wspominając o innych organizmach roślinnych. To, co jest ważne, o czym wspomniała pani profesor Latałowa, to są procesy naturalne tutaj występujące i rzeczywiście to, co jest największą wartością Puszczy Białowieskiej, to są te lasy, to są te procesy ekologiczne, biologiczne, które tutaj występują. Procesy, których nie obserwujemy często w innych lasach Polski czy Europy. Ja tutaj wspomnę tylko o niektórych, obradzanie, masowe obradzanie dębu, zresztą nie tylko dębu, ale i graba, i innych gatunków co 5-8 lat, które powoduje, wywołuje taką kaskadę, powiedzmy rzeczywiście takie bicie tego lasu, bo co pewien czas, co kilka lat pojawiają się pulsy obradzania nasion, które powodują rozród gryzoni leśnych i wzrost ich liczebności. Za gryzoniami podążają drapieżniki, ptaki drapieżne, dziki zwiększają swój rozród, również żubry. Po latach, po jesieniach z wysokim obradzaniem dębu charakteryzują się wyższym rozrodem następnej wiosny. Tak to wygląda mniej więcej. Liczebność gryzoni leśnych, tutaj jest dobrym przykładem, zwiększa się nawet 200-krotnie w porównaniu do tych lat chudych, kiedy praktycznie żołędzi czy orzeszków, graba nie ma w puszczy. To jest rzeczywiście taka efekt kaskadowy, który napędza wiele dynamikę wielu populacji organizmów w Puszczy Białowieskiej. Drugi, którym zajmujemy się w naszym instytucie, taki proces jest związany z odnowieniem Puszczy Białowieskiej pod wpływem jakby ssaków roślinożernych, które to ograniczenie ograniczają. Natomiast my obserwujemy rzeczywiście takie łączne oddziaływanie wilków i martwego drewna, które tworzą swoisty krajobraz strachu na terenie Puszczy Białowieskiej. W rejonach, szczególnie w centrach areałów wilczych, ryzyko drapieżnictwa jest większe, szczególnie jeśli tam jest martwe drewno, które stanowi taką naturalną barierę zwiększającą ryzyko drapieżnictwa. Takich obszarów po pierwsze wiele unikają, po drugie ich czujność w takich obszarach jest większa, wobec tego one mniej żerują. Ich oddziaływanie na las jest o wiele mniejsze, w związku z tym odnowienie jest nawet 30% w takich obszarach wyższe w porównaniu do takich obszarów, gdzie tej presji drapieżniczej czy martwego drewna nie ma, więc są pewne naturalne mechanizmy, które sprzyjają naturalnemu odnowieniu lasu. Jak unikalna jest rzeczywiście Puszcza Białowieska, świadczą badania naukowe tutaj prowadzone. Ja wczoraj dosłownie przeszukałem Web of Science, wpisuję słowa kluczowe. Widzicie Państwo, liczba publikacji opublikowanych w ciągu ostatnich 70 lat, tylko publikacji naukowych, tych powiedzmy impaktowych, to jest 1800, ponad 1800. Drugi taki, powiedzmy, w kolejności, który Whitehamwood znany, las angielski, cała ekologia ptaków, powiedzmy, jest zbudowana na bazie badań w Whitehamwood, to jest 600 publikacji. Puszcza Kampinoska 164, Chizé, taki znany las francuski 71, Puszcza Augustowska 60, niewiele ponad 30 w Puszczy Knieszyńskiej. Co roku 80-100 publikacji jest publikowane na temat Puszczy Białowieskiej. To pokazuje, jak rzeczywiście jest to unikalny, unikatowy las. No przez to, czy dzięki temu rzeczywiście funkcjonuje tutaj obszar światowego dziedzictwa. Początkowo w 79 tylko tutaj Polski Białowieski Park Narodowy, w 92 została dołączona białoruska część i w 14 pozostała polska część. Ale widzicie Państwo, tutaj obszar ochrony ścisłej, który na po stronie białoruskiej obserwuje znaczne obszary Puszczy Białowieskiej i na ostatnich spotkaniach to Białorusini nas praktycznie uczą. Białorusini, którzy często byli wskazywani jako negatywny, powiedzmy, przykład czegoś tam, w tej chwili stanowią dla Polski bardzo pozytywny przykład, jak chronić Puszczę Białowieską. Jak gospodarka leśna zmienia puszczę, o tym już troszkę moi poprzednicy powiedzieli, a więc to powiedzmy szatkowanie obszarów na terenie zagospodarowanym w porównaniu do tych ciągłych lasów na terenie Parku Narodowego. Zmiana struktury gatunkowej.
w Parku Narodowym te gatunki, powiedzmy, liściaste dominują, rzeczywiście gatunki i lasy są w mniejszości. W puszczy zagospodarowanej to sosna i świerk dominują. Na potencjalnych siedliskach grądowych, które zajmują prawie połowę zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej, te gatunki grądowe, jak dąb, grab, zajmują jedynie 13% 47 potencjalnych. To jest też wpływ na strukturę wiekową, która tak wygląda w lasach naturalnych. W lasach, powiedzmy, zagospodarowanych jest jakby ujednolicenie tej struktury wiekowej. Takie lasy naturalne, bogate, zamieniają się często w monokultury i w Puszczy Białowieskiej możecie Państwo znaleźć mnóstwo fragmentów, szczególnie z lat 70., 80., gdzie ogromne zręby zupełne zastępowały taki las naturalny monokulturami świerkowymi. I to właśnie tam widać gradację kornika drukarza. Tutaj nawet jeśli schną jakieś świerki, to praktycznie ich Państwo nie zarejestrujecie. Tutaj są całe połacie lasu suchego, powiedzmy, który i tak żyje, więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taki las, którego nie ma nikt, chcemy zamienić w taki las, który mają wszędzie w Europie, w Polsce, w Europie. To jest podstawowe pytanie, które tutaj powinniśmy sobie zadać. Inny przykład z badań Tomka Miechowy, tropiciela olbrzymów puszczańskich, jak ja go nazywam, który wyszukuje te duże drzewa, powiedzmy, na terenie Puszczy Białowieskiej. On na terenie Białowieskiej ścisłego rezerwatu BPN znalazł prawie 1500 świerków, dębów o obwodzie ponad 400 cm, czyli o średnicy powyżej metra 20. Na terenie lasów gospodarczych około 1300 drzew, natomiast jeśli przeliczymy to na powierzchnię, to jest to ponad 30 drzew na kilometr kwadratowy w rezerwacie ścisłym i 2,5 w lasach gospodarczych. Na terenie puszczy mamy około 3000 tych potężnych dębów. Gdyby takie zagęszczenia były na terenie całej puszczy, to powinniśmy ich mieć około 13,5 tysiąca. To jest dobitny dowód, jak gospodarka leśna zmienia puszczański charakter tutaj ostępny. Ochrona jest równoważna rozwojowi turystyki. Turystyka jest związana z ochroną, nie z eksploatacją lasu. Mówimy często, czy leśnicy mówią o potrzebach lokalnej społeczności. Lokalne społeczności w coraz większym stopniu żyją z turystyki. Widać to w Puszczy Białowieży szczególnie, gdzie już praktycznie nie ma terenów rolniczych. Jest mnóstwo kwater, hoteli, bryczek i tak dalej. Jeden hotel w Puszczy w Białowieży zatrudnia tyle, powiedzmy, pracowników, ile trzy nadleśnictwa puszczańskie. Natomiast pieniądze z wycinki lasu nie trafiają do lokalnych społeczności. One trafiają do kasy lasów państwowych. To, z czego korzysta lokalna społeczność, to są właśnie turyści i pieniądze, które oni tutaj zostawiają. Jako naukowcy, nie tylko białowiescy, ale polscy, mówimy stanowcze nie dla wycinania puszczy, ale też tutaj przytoczę żubra, który jest kolejnym takim symbolem ochrony przyrody w Polsce. Toczy się dyskusja na temat zabijania żubrów. Petycję w sprawie zatrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej podpisało już blisko 170 tysięcy osób. Są to rzeczywiście liczby ogromne. Czas mi się skończył, nie będę powiedzmy czytał tego podsumowania. Powiem tylko, że Puszcza Białowieska jest unikatem. W skali europejskiej i światowej jest taką ostatnią wyspą pierwotnej przyrody, gdzie rzeczywiście te procesy możemy obserwować. Możemy oczywiście eksploatować puszczę. Leśnicy ją mogą eksploatować. Puszcza za 10, 50, 100, 200 lat zabliźni te rany po gospodarce, ale teraz stracimy rzeczywiście coś wyjątkowego, skarb, który mamy i jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja myślę o tym bardzo dużo i nie rozumiem rzeczywiście obecnego podejścia leśników, pana ministra do Puszczy Białowieskiej. To, że mamy obszar światowego dziedzictwa, to każdy kraj nam tego powinien zazdrościć i na pewno zazdrości, bo to jest obszar dziedzictwa, jedyny przyrodniczy obszar światowego dziedzictwa
w Polsce unikat na skalę światową, powtórzę, i powinniśmy za wszelką cenę starać się ten obszar zachować dla społeczeństwa Puszczy Białowieskiej, Polski, Europy, dla naukowców, ale też dla leśników, bo rzeczywiście puszcza przetrwała i mam nadzieję, że nadal będzie trwała. Dziękuję bardzo.